Jakie są wasze zamiary wobec nas? Czy boisz się odpowiedzieć? Tak. Nie wiem, takie... Dziwne takie. Nie, ale... O. Co to jest za miejsce? Tu nie nagrywa? Nie nagrywa. I to wolałem się na ten. Chcesz tego tak na górze, bo będę się nie mogę. Co? To idźcie zobaczyć, na spokojnie. Ile was tutaj jest? Macie te walkie-talkie? Dobra. Czy stoisz naprzeciwko mnie? Widzę cię, nie ukrywaj się. To jest takie dziwne, co nie? Może oni są... Pamiętasz, jak byliśmy w tej willi, to samo było. Pierwszy raz, niepewne. Trzeba byłoby drugi raz tu przyjechać. Ono wtedy... Czy ktoś chce się z nami skomunikować przez to urządzenie, które w tym momencie hałasuje? Niech poda swoje imię. Przychodzimy tutaj z szacunkiem do was. Czy mamy się kogoś obawiać? Dziewczynkę bym usłyszał, halo. Są tutaj jakieś złe osoby? Zapiszę, no. Co tutaj się wydarzyło? Czy ktoś może się do nas przemówić? Podajcie swoje imiona. Erik. Robert. Robert. Czy jest tutaj Erik i Robert? Czy dobrze usłyszałem imię od was? Jakie są zamiary wobec was? Wobec nas? Nie wiem. Nie wiem, co jest to? Oprowokowało się? Odrobinę? To dupa? Chodź, jeszcze ci przejdziemy.
Ona jeszcze siedzi, nie? Ktoś się, ale... A tu? Na bok? A bok? Prawie. Czy mam się czegoś obawiać? Nie okaże ci strachu. Nie, to mój. No jestem, co jest? My wyjdziemy totalnie z budynku, nie? Jak chcecie, to zostańcie sami. No. Okej, nie ma problemu. Jak coś, to ten, nie? Dobra, jesteśmy w kontakcie, jakby coś. Dobra, powodzenka. Właśnie jesteśmy sami w budynku i tak w ogóle to witamy was serdecznie w nowym odcinku. W nowym odcinku, kolejnym oczywiście. Wybiło już nam 5000 subskrypcji, bardzo dziękujemy. Także teraz kierujemy się na te korytarze. Może złapię, mam nadzieję, że złapię. Gdzie również uchwyciłem parę dobrych odpowiedzi. Nie wiem, czy... Nie nagrywałeś wtedy. Ale fajne wtedy odpowiedzi też padały. No mam nadzieję, że znowu się Także nagrywa. Możemy dalej sprawdzić, to jest dopiero początek śledztwa. Także jedziemy. Mężczyzna, cały czas ciebie słyszę. Co tutaj się wydarzyło? Czy są tutaj dobre dusze? Mam niby, że nie ma. Nie okażemy strachu. Dokładnie. No. Czy oczekujecie od nas pomocy? Ja się nie boję. Ja ci nie okażę strachu, dobrze wiesz o tym. Przedstaw się. Czuję się dobrze w sumie tak. No, takie... Ej, no nie, serio, ty. Po prostu nic nie czuję. Ja też nie. Jakbym przyszedł normalnie po prostu do domu, co nie? Nic, żadnego strachu nic nie czuję. To jest najdziwniejsze. Zero. Nie wiem. Pomogę sobie normalnie poświecić i chodzić, nie? Gdzie pierwszy raz, gdy za pierwszym razem tutaj wyszliśmy ja za Nanem, to będzie tam materiał pokazany, co się działo. Po prostu nam aparat się całkiem rozładował, gdzie nie było to możliwe, bo były wsadzone... I były jakieś te kroki, słychać. Całe baterie nowe. Tutaj kroki gdzieś były. I po prostu się rozładowały. I jeszcze jak później ponownie włączy ten aparat, to nagle zaczął działać. Mogę wiem, nawet teraz pokazać wam. Nie wiem, co była tego przyczyna. Nie wiem, czy to... Działa normalnie. Czekajcie, ja zrobię zdjęcie. Uśmiech, proszę. Nie wiem, czy to było takie chwilowe, ale naprawdę nie wiem. Już to właśnie wszystko takie dziwne jest. Raz jest kontakt w sumie, a raz nie ma. To jest takie... Naprawdę nie o. wiem. Co było? O. No i rozładowane. No i właśnie rozładowane. Co? I nowe baterie były wszystko włożone, nie? To niemożliwe, żeby się rozładowało. Alkaliczne jeszcze. Niemożliwe, żeby się tak rozładowało. Co ty, alkaliczne jeszcze kupiłem przecież specjalnie. A, no alkaliczne też w ogóle. Daj spokój. No dobra, to jeszcze raz. Jak to prowadziło? Działa? Jak? Ej. Ty, latarka padła. Ej. Dobra, idziemy, bo latarka padła. Latarka nam nie działa już jedna. Dobra, i my się wycofujemy, bo jest tragedia już się dzieje. O, zaczyna działać. Jest. Czekaj, pójdę pierwszą latarkę. Nie, o, działa już. Telefon? Jak wyszliśmy z tego wodu,
Czy jest ktoś tutaj w tym pomieszczeniu? Podaj swoje imię. Jeżeli tutaj jakiś się radio przewinie, to naprawdę nie, to nie będzie możliwe, nie? Są stropy, wszystko w bunkry, to nie? A byłem, to jest bunkier. Schrony. No, to jest schron. Jeżeli nie będzie to jakiś jakikolwiek możliwość wyłapania radia, to co jest mamy na sobie, nie? W którą stronę mamy się udać? Możesz podać swoje imię do tego urządzenia, które teraz szumi? Nie no, ja sobie wyłączę, bo to nie ma sensu. Nie. W hajzdu. Chyba, to jest tak. Co? Aha. Gdzie mamy teraz się udać? Skontaktuj się z nami. Słyszeliśmy tutaj kroki. Jeżeli to byłeś ty, jak masz na imię? Dobra. Możesz dać nam jakiś znak. Zastukaj. Kompletna cisza. Czy jest ktoś tutaj z was, która może się osoba tutaj przedstawić? Imię. Czy mam wejść po tych schodach? Jestem sam, jak widzicie. Mega tutaj aktywne miejsce. Udaje się właśnie tam sam. Kobieta, czy możesz się przedstawić? Niezwykle aktywne miejsce. Ilu was tutaj jest? Czy mam się kogoś obawiać tutaj? Czy jest tutaj demon?
Czuję z tego miejsca bardzo dużą energię. Serio. Zamknąłbyś te drzwi, które są naprzeciwko teraz mnie? Mega energia tutaj czuć, masakra. Jesteś, słyszę cię. Podaj swoje imię. Usłyszałem imię Eryk, czy nie wiem, czy ty to jesteś. Potwierdź to info. Czy jest tutaj Eryk? Potwierdź. Słyszałem krok. Słyszę go cały czas tak z tyłu coś. Ale nie wiem, nie jestem pewny. Nie. Jakie są twoje zamiary? Przyszedłem tutaj z szacunkiem do was. Czy chcecie nam wyrządzić krzywdę tutaj? Mam na myśli Piotrka i mnie. Czyli nie chcecie nas tutaj skrzywdzić? Czyli mam dobrze rozumieć, że tutaj są dobre byty. A mogę usłyszeć, czy tutaj może chcecie od nas pomocy? Odpowiedzcie tak. Mężczyzna, ile was tutaj jest? Jedna. Czy jest tutaj jedna osoba? Zanim tutaj wszedłeś, to naprawdę dziwnie było. Pierwszy raz w sumie, nie miał, drugi już. Na bok, na bok. W jaką stronę teraz mam się kierować? Czy stoisz teraz na schodach? Nie wiem, ale pierwsze anomalie tu słyszałem. Co tutaj się wydarzyło na tych schodach? Czy popełniono tutaj zły czyn?
Ostatni raz wchodzimy. Kochanie, ostatni raz wchodzimy. Przeprowadzimy tutaj jeszcze śledztwo ze Spirit Boxem. Naprawdę, coś tutaj się rozkręca grubego. Nie wiem, Piotrek. Nie jestem pewien, co to jest, ale... Coś tu grube... Przebiegłe. I co, tutaj się działo? Co? I tutaj się działo? Na tym holu, kochani, nam latarka padła. Próbowaliśmy włączyć ani razu. Jak przy tamtym, jak wchodziliśmy po tych schodach, nagle zadziałała. Jak wyszliśmy z budynku, całkiem. No, po prostu jakby nowe baterie, jakby człowiek włożył. Naprawdę, to jest dziwne, dziwna noc dzisiaj, ale w tym miejscu właśnie się wydarzyło. I dziwną energię tutaj poszedłem. Także sprawdzę jeszcze raz kod możliwości. Ja już myślałem, że zdech. Właśnie mi też myślałem, że zdech. Dobra, niech sobie to stoi. Tak, wiesz, on na niego spogląda sobie. Już jest godzina północ. No. Dokładnie. Także nie wiem, nie obiecuję, że coś może będzie. Bo wszystko do północy się u nas dzieje. Tak przeważnie bywa. Ale na jakieś tam zakończenie zrobimy. No. Zrobimy jeszcze drugą część, jakby co, nie? No to no, dostaliśmy zgodę. Więc jakby co, to nie mają chłopaki żadnych tam. Czy jest tutaj ktoś obecny dzisiaj z nami? Niech odpowie tak. Czy to ty czerpałeś od nas energię? Z tych urządzeń, które teraz świecą. A nagle działa. Czy któryś z was może się teraz przedstawić? Podaj swoje imię. Nie znasz swojego imienia? Nie pamiętasz? Ile was tutaj jest dzisiaj z nami? Podaj liczbę. Czy mamy się tutaj czegoś obawiać? Lub kogoś? Czy znajduje się tutaj demoniczna siła? Dajcie nam jakiś znak do tego urządzenia, które teraz hałasuje. Podajcie swoje imię. Powie chodzi dla pecha? Nie się wydaje. Mówię trochę sobie. Ja pierdolę. Zobaczę moją. Albo... Moja w ogóle jest na świecie. Tak. Ale. Czy oczekujecie od nas pomocy? Stoisz gdzieś koło nas? Witam.
Nie, coś tam na, nie mogę, albo coś tam nie mogę. Ja słyszałem witam. Jak mówisz? Czekaj, zakończymy śledztwo tutaj, pierwsze starcie, drugie będzie niedługo. Oby. Chcieliśmy podziękować tutaj całej ekipie, najbardziej tutaj Mateuszowi, pan WF-ista. Tak. Weteran! Pozdrawiam szkołę pod sobą w Firamie. Oczywiście też pozdrawiam wszystkie, wszystkie osoby, które nas oglądają. Zrobimy tutaj drugie starcie. Może będzie lepsze. Będzie lepsze, będzie. Lepiej sprzęt naładujemy. No i dziękujemy, że wbiło nam 5000 subów. Jeżeli nas w ogóle no, to bijamy teraz do 10. Później będzie challenge, będziemy jeść chrzan. Dobra, na 10 tysięcy subów jemy chrzan. Powodzenia. Więc jakby co, no co, kończymy śledztwo na dzisiaj. Jedziemy. Wracamy do domku. No i... Dzięki, że wpadliście. Ja również dziękuję. Ale się zgodziłeś, super. No to co, zbijamy 3 litery i lecimy. Trzymajcie się. Trzymajcie.